W tym filmie założyłem się z moim kolegą Sagim o 250 zł, że przeżyję 5 dni w świecie hardcore 0,1% serca. Dosłownie patrzcie, jak to wygląda. Jakby każdy otrzymany damage równa się moją śmiercią. Umieram nawet z takiej wysokości. Dodatkowo w tych 5 dniach muszę zdobyć pałeczkę Blaze'a, co będzie strasznie trudne. Ale wiecie, co jest największym minusem? Na tym modzie tarcza ma jedno użycie. Jedno użycie! Tak, żeby mieć jakiekolwiek szanse, potrzebuję dosłownie połowy EQ właśnie w shieldach. Na szczęście, na przeżycie tych dni i zdobycie pałeczki mam 3 próby. Próba pierwsza. Na start zebrałem drewno, zrobiłem podstawowe narzędzia i zacząłem zbierać jedzenie. Co?! Próba druga. Na początku od razu zacząłem wioskę. Po zniszczeniu drewna i skraftowaniu toolsów poszedłem do niej. Następnie zebrałem hejbale, zabiłem golema i stworzyłem najbardziej przydatną rzecz w tym challenge'u, czyli tarczę, która, przypominam, ma tylko jedno użycie. I tak właśnie minął mi dzień pierwszy. Drugiego wyruszyłem w poszukiwaniu cave'a. Znalazłem jakiś kanion, bardzo ostrożnie do niego zszedłem, po czym zebrałem pierwsze żelazo. Zrobiłem z niego kill-off, wiaderko, kolejną tarczę oraz siekierkę. Dalej zacząłem skopywać się na niższe poziomy, aby znaleźć diamenty. Próba trzecia. Oczywiście na start zrobiłem wszystkie podstawowe rzeczy. Następnie po bardzo długiej podróży znalazłem wioskę. Zszedłem do cave'a. Słyszysz szkieleta? Czy ja tu zginę? Nie wiem, wolę postawić blok! Dobra, wybuchnij. Jasny gwint. Zapomniałem, że te tarcze się niszczą. Bloki. Dobra, nie przejdzie tutaj. Nie. Czy ja słyszałem wiedźmę? Ja wychodzę z tego cave'a. Ten cave nie ma sensu, to jest wiedźma. Na wiedźmę tarcza nie działa, więc musimy stąd iść do innego cave'a. Okej, jest coś. Dobra, czy to jest cave? Chyba tak. Nie, to jednak nie jest cave. Dobra, może się skopiemy w dół. Chociaż nie wiem, czy to dobry pomysł. Ale dobra, próbujemy. O, jest chyba cave jakiś. W tym momencie z mojego żelaza zrobiłem 4 tarcze i kill-off. Nie, słyszę szkieleta. Jeszcze tutaj zombie. Przydałoby się też... O kurde, szkielet. Nie trafił. Przydałoby się też znaleźć diamenty, żeby mieć diamentową siekierkę, żeby jak najszybciej zabijać potem moby różnego rodzaju. Tu jest ten szkielet. Nie! No, musimy się skopać. Spróbujemy sobie zejść. Nie, tutaj jest szkielet, słyszę. Dobra, jest wiadro. Jest tu szkielet. O! Jejku. Bo akurat tarczę zabrałem i myślałem, że zginę. O kurde. 250 zł na linii. Okej, ja się po prostu tutaj skopuję. Tylko muszę robić to ostrożniej. Dobra, jest coś. Widzę lewa pulkę. Wiecie, tutaj zabudujemy coś prowizorycznie. Jaki to jest poziom? 11, tutaj mogą być diamenty. Okej, szukamy tutaj diamentów. Myślałem, że przez chwilę, że tam są diamenty. Creeper, ale z creeperami jest naprawdę bardzo łatwo. Zabity. Tu nic nie ma, więc schodzimy na 16, znaczy na 11, żeby znaleźć diaksy. Także szukamy tutaj diamentów. Diamenty! Mam diamenty i przy okazji kolejna lawa pulka. Okej, będą 3, proszę, są 3 na siekierkę, idealnie. Ja tylko 3 w sumie potrzebuję, więcej nie, bo na zbroję tak nie ma sensu, bo jakikolwiek damage dostanę, od razu ginę. Okej, mamy siekierkę diaksową, zarąbiście. Zostaje mi tak naprawdę 4 dni, bo teraz się zaczął dzień drugi. Jeden dzień to 20 minut, czyli mam 80 minut. Słyszysz szkieleta? Jejku, nie wiem, niechcąco zdjąłem. Jezu! Zawał serca. O, ja nie wierzę. O kurde, serio. Słownie tak mi się ciepło zrobiło. Nie, ja chyba już chcę iść do netheru. Ja się czuję, będę czuł się w netherze bezpiecznej. Aż mi się zakręciło teraz w głowie, naprawdę. O kurcze. Nie wiem, czy kiedykolwiek w życiu się tak przestraszyłem, naprawdę. Wiecie, muszę sobie przypomnieć, po co ja przepalam to żelazo. A, po tarczy, no tak, bo zmarnowałem właśnie dużo. Ty, to jest moja ostatnia tarcza. O kurcze, przypał trochę. Dobra, robimy sobie 2 kolejne i jeszcze jedną i idziemy. Nie zabiłem tego szkieleta, to jest najgorsze. Zbiorę wodę. Woda też może mi się przydać do jakiegoś odganiania mobów. Niestety nie w netherze, a w netherze tak naprawdę będę musiał głównie czas spędzić, bo będę musiał znaleźć fortecę i tak dalej. Szkielet, nie lubimy szkieletów, chociaż wydaje mi się, go jakoś zabił. Dobra, próbujemy. Musimy tędy przejść. Okej. Tarcza. Let's go. Mam jeszcze jedną tarczę. Lewa pulka, tam coś jest. Nie widzę. O, właśnie, złoto muszę zebrać, żeby sobie zrobić, wiecie, coś złotego, żeby pigliny mnie w netherze nie atakowały. Creeper, okej. Creepery jesteśmy nawet łatwo w stanie zabijać. Okej, mamy. Szkielet kolejny. Do widzenia, nie chcę mieć z tobą nic wspólnego. Kolejny szkielet! Nie wiem, czy tam diamentów nie widziałem, tylko, że ten szkielet będzie mi tutaj... Szkielet wpadł do lawy, tak słyszałem. Okej, diamentów na razie nie widzę, ale to jest dosyć niski poziom, więc tutaj... Powinny być. Nie, ja chyba muszę iść do netheru. Ja mam wrażenie, że w netherze spędzimy tyle czasu. To naprawdę będzie ciężkie. Tylko jeszcze muszę to złoto. Złoto zebrać. Jeszcze jedno złoto. Inaczej nie ma szans, że przeżyję w netherze. Szkielet. Jest! Czemu, jakim cudem on był na hita? Może szkielety skryta są na hita? Nawet się w ogóle zrymowało. O nie, to jest moja ostatnia tarcza. Potrzebujemy dostawy tarcz. Jeszcze ja mam...
Drewno na jedynie ostatnią tarczę, więc ja i tak będę musiał wyjść stąd. Okej, teraz muszę oszczędzać te tarcze. Albo dobra, przejdziemy może sobie tam, także szybka akcja, lecimy. Okej. Nic tu nie ma. Dobra. Co jest, creeper? Złoto! Mamy złoto! Czy jesteśmy uratowani, bo potrzebuję jeszcze jednego złota na buciki. Wtedy pigliny nas nie będą biły, tylko muszę tutaj być bardzo ostrożnym. Jest. Cyk, to. Przepalamy. Okej, mamy 4 przepalone i teraz wychodzimy sobie na górę, bo musimy zebrać drewno, aby mieć na tarczę, bo no może być ciężko bez tych tarcz w nederze, że w tym momencie sobie wychodzimy. Okej, teraz pytanie, czy jest noc czy dzień? Obstawiam, że noc, bo trochę mnie nie było. Jest noc, dokładnie. Okej, czy jest tu jakiś mob w pobliżu? Nie ma, więc zbieramy sobie drewno. Muszę zebrać go naprawdę sporo. Okej, tyle drewna powinno wystarczyć, bo już się dzień powoli robi z tego co widzę. Czyli zaraz będziemy mieli dzień trzeci, to niewiele już zostało. Ja muszę znaleźć fortecę. Okej, jesteśmy. Przy okazji biorę sobie jeszcze troszeczkę żelaza. Okej, robimy sobie teraz trochę tarcz. Kurde, mam całe kół w nich. Okej, wydaje mi się, że tyle wystarczy. Łącznie mam tutaj 9, 10, 11 tarcz. Więc powinno być git. A jak coś, to sobie po prostu zrobię jeszcze kolejne. Okej, mamy lawa pulkę i kolejne złoto też. Także robimy sobie portal do netheru. No i co, dzień trzeci, wchodzimy. Kurde, co to za miejsce. Nie, no co to za spawn. Albo dobra, chociaż nie jest wcale tak źle. Myślałem, że jestem po prostu na takiej wyspie. Jezu, jak gaz będzie do mnie strzelał, to mam przerąbane. Nie, magma, na magmę też muszę uważać, na wszystko tutaj muszę uważać. Jak ten Hogli, nie, nie goń mnie. Okej, uciekam. O kurczę, dobra, idziemy, tam widzę szkieleta, nie, ja muszę, przejdę tędy. A! Jejku, byłem pewien, że zginę. Jak go nie postawił tego bloku, zginąłbym. O kurczę. A, spocone ręce. Dobra, przechodzimy tutaj. Nie, tam jest szkielet. Co ja mam teraz zrobić? Czy on wykryje mnie? Nie wiem, o to jest pytanie. Tylko on idzie akurat w moim kierunku? Nie. Okej, buduję. Patrzę, czy mnie nie wykrywa. Na razie nie. Okej, oddalił się trochę. Więc nawet speed bridge'uje. Gasta słyszę. Proszę, gast. Ja muszę zejść stąd jak najszybciej. Okej, jeszcze mnie nie wykrył. Jak ja mam tu... O kurde, tego nie przemyślałem. Ja nie wierzę, wiecie co ja muszę zrobić? Bo ja tutaj nie jestem w stanie zejść, no nie jestem. Ja muszę budować, o na przykład stąd, nawet niżej. Okej, stąd, dobra, nie wykrył mnie. Dajemy sobie bloków, gdzie on jest? Tam jest, muszę go zabić. Nie trafił, drugi przyszedł, dobra, tam ten spadł, okej, wywalone. Padł do lawy, idziemy tutaj, tam jest gast. Proszę, gaście, proszę. Błagam, mam tak spocone ręce. Dobra, jakoś się budujemy do góry. Gaście, proszę, błagam. On jest tak blisko. Dobra, poleciał chyba gdzieś, chociaż słyszę go. Ale okej, lecimy w górę. Jezu, słyszę go bardzo. Okej, nie. Jest. Nie. O kurde, tam jeszcze szkieleta widzę. Okej, dobra. Próbujemy iść tędy. Dobra. Co jest? Czy to jest forteca? Nie dajcie, że to jest forteca. To musi chyba być forteca. Kurde, ja mam fortecę chyba. No ja mam normalnie fortecę. Mam fortecę, ale w ogóle w jakim dziwnym miejscu. Gdyby ona tutaj nie wystawała, pewnie bym przez pół godziny jeszcze następnej jej szukał. Będziemy musieli przejść bokiem. Po prostu zrobimy tak, niech on się na mnie zrejdżuje. On niech on mnie zobaczy. Murujemy. Przechodzimy teraz po prostu bokiem. Słyszę Blaze'a. Okej, tutaj go zamurowaliśmy chyba. Tak, jest zamknięty, patrzcie, na lamusa. O nie, o mnie tutaj zaraz hitnie. Kurczę. Tutaj jest Blaze, patrzcie. To jest Blaze, są pomyłki. O, dobra, jeżeli zabiję Blaze'a, to już ten challenge będzie, no, zdecydowanie prostszy. O, nie, jest dzień czwarty. Tu jest więcej tych Blaze'ów, tu jest bardzo dużo tych Blaze'ów, tu jest spawner. Ja właśnie teraz spełniłem bardzo dużo Blaze'ów. Tak, tu jest spawner, patrzcie, czekajcie. Jezu. Dostał. Tu już też ten szkielet. Nie! Dostał kryta. Dostał kolejnego kryta. Zginął. Pytanie, czy on dropnął pałeczkę. Dobra, czekajcie, muszę to zrobić tak. Jeżeli on dropnął pałeczkę... Patrzcie, tu wszystko widać. Ja niszczę ten spawner, bo tych blaze'ów jest i tak tutaj na tyle dużo. Zniszczyłem spawner. One nie chcą strzelać, z tego co widzę. Jakby nie palą się, bo jak się palą... Jednak chcą strzelać! Zdecydowanie chcą strzelać. Kurczę. Dobra. Jejku. Jak ja tam wyjdę bliżej, one trafią. Dropnął pałeczkę! O, mam tak spocone ręce. Nie widzę tej pałeczki. Muszę zabić te blaze'y. Nie, no znikły gdzieś mi tutaj. Tu jest. Tu jest pałeczka! Dwie pałeczki nawet! Let's go! Teraz muszę jeszcze wrócić do Overworld'a i przeżyć te dni. Nie, tutaj jest jeszcze ten ziomu. Nie! O kurczę! Nie, ja muszę wrócić, to jest najgorsze. Ja nie wrócę. Dobra. Nie, kilów mi zaraz padnie. Muszę sobie zrobić nowy. Najgorszy jest powrót. No bo nie mogę tych dni zakończyć w netherze. To się nie będzie liczyć. Tylko ja mogę się tutaj zamknąć, ale ja muszę wrócić, no. Inaczej to nie ma sensu. Dobra, czekajcie, tu będzie ten koniec fortecy jakby. Jest! Tu jest Blaze! Okej, dobra, wiem, którędy chyba muszę iść. Patrzcie, tu jest koniec fortecy jakby.
O! Stąd przyszedłem. Zamurowane wszystko. Okej, okay, tak, dobra, stąd przyszedłem. Dobrze. Jak ja teraz zginę, tak się wkurzę. Place! Nie, ja tędy nie szedłem. Stąd chyba. O, no właśnie. Tam znowu będzie ten gast. Jest szkielet, to jest chyba... Czekajcie, czy to jest to miejsce? Na tędy muszę iść. No coś takiego. Słyszę gasta. Tam jest gast. Nie mogę tamtędy iść. Słyszę znowu gasta. Nie, tu jest gast. Muszę iść tutaj, tędy. Nie, tam jest gast. Nie strzelaj. Tu jest szkielet. Tu jest, są szkielety. Strzela gast. Nie. Tu jest szkielet. Ja nie wierzę. Bloki. Są. Dobra. Muszę iść. Rekordy mam wysokie. Muszę iść dosłownie w tamtą stronę. Na wprost. Nie. Szkielet. Wywalaj ode mnie. Jest. O kurczę. Muszę iść prosto. Dosłownie prosto. Centralnie. Ale tu jest szkielet. Tam jeszcze był gast. Tu jest dużo szkieletów. Może zajdę jakoś tędy. O, tak się trzęsę. Tak, widzę to. Czy tam jest portal. Dobra, już wiem. Wiem, gdzie jestem. Widzę ten mój most, co się... O, tutaj widzicie, budowałem. Tu jest ten moment, kiedy bałem się, że gast we mnie walnie. I tu jest szkielet. Enderman, okej. Okay. Na Endermana wystarczy się nie patrzeć. Pytanie, co z tym szkieletem? Okej, okay, po prostu idziemy tak. Jejku, to jest stresujące. Jejku. Nie, tu są jeszcze te hogliny. Nie, już mały hoglin przyleciał. Okej, okay, tego jestem w stanie zabić, chodź tu. Okej, okay, on się przestraszył, bo to jest mały. Ja muszę jakimiś drzewami iść, ja nie mogę tutaj tą ziemią, bo patrzcie, tam już kolejny hoglin na mnie czeka. Okej, okay, lecimy do góry. Patrzcie, ile tu jest hoglinów, dobrze, że idę górą. Bo dołem to bez szans byłbym. Gdzie ten portal? Ty... Nie! Jak on tu wszedł? Co jest? O kurcze. Dobra, tam jest generalnie... O, widać obsydian, widać mój portal. Czekaj, czy on tu jest w stanie wejść? On tu nie jest w stanie wejść chyba. Dobra, po prostu buduję się tutaj. Mam nadzieję, że mi wystarczy bloków. Okej, tutaj jest piglin. Ja na szczęście mam buty. Gaz strzela. Tam jest gaz. Błagam. Gaście, nie. Odlatuj stąd. Już, dobra. Nie, kolejne hogliny. I znowu ten gaz. Słyszę go. Nie, one tu idą. O kurde. Buduję się tutaj. Gast. Bloki. Mam tak mało bloków. I muszę tu jakoś zejść. Muszę się przybudować tam. Patrzcie, ja nie mam bloków. Dobra, zbieram bloki. A jeszcze mam tutaj dirta. Okej. Dobra, schodzimy. Jakiś glowstone. Tego nie potrzebujemy. Lecimy. Okej, na spokojnie. Jak ja mam tu teraz zejść? Okej, tamtędy. Hogi, mam nadzieję, że żaden... Dobra, żaden się nie zbliża. O, tędy zejdziemy sobie. Bezpiecznie. Jezu, jakbym teraz zginął od tej magmy. Lecimy. Tak. To już jest koniec. Muszę jeszcze przeżyć te dni. Mówiłem się z Sagim, że nie mogę po prostu się zamknąć w jednym miejscu. Także wyjdziemy sobie po prostu na powierzchnię. Tam jest creeper. O kurczę. Ja właśnie zaraz wygram 250 zł. Nie wiem. Mam nadzieję, że tak. Teraz jest dzień czwarty, a zaraz w sumie będzie dzień piąty. Czyli muszę znaleźć wioskę. Prześpię się, bo zaraz będzie dzień piąty. Pewnie teraz jest już noc. Wtedy będzie dzień szósty i wygram to. Dokładnie tak, jest teraz noc, także lecimy szybko szukać wioski. I tam już spędzimy nasze ostatnie chwile. Czekajcie, czy ta wioska w ogóle była w tą stronę? Tak, tam jest wioska, żebym ja teraz nie zginął od jakichś potworów. Dobra, idziemy spać. I teraz to jest nasz ostatni dzień, także zbudujemy sobie domek. Szkielet! Ojojoj. Właśnie skończyłem mój domek. Zachód słońca, pięknie. Zachodzi. W sensie słońce zachodzi. Ja mogę stąd przeżyć, nie wiem, ale walnę wiadro. I to jest generalnie mój domek. Czemu to jest villager, że tego nie wiem, ale no, o, idę spać. Wygrałem. Swoją drogą, jeżeli chcesz kupić gry w ultra obniżonych cenach, to wbijaj na Instant Gaming. Jest tam tysiące tytułów, więc na pewno znajdziesz coś dla siebie. Link w opisie.